Dla sporej liczby oglądających mnie osób, trening na maszynach sam w sobie pozbawiony jest sensu. I choć nie podzielam tego zdania, to rozumiem powody, dla których można w ten sposób uważać. Czysto hipotetycznie treningiem na maszynach dałoby się zastąpić wolne ciężary. Widzę tu natomiast analogię do diety wegańskiej. W teorii ją również można by z sukcesami stosować w żywieniu sportowców. Ciężko jednak uznać takie podejście za lepsze, z całym szacunkiem dla wegan. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. A przynajmniej jeśli chodzi o osiągane przez sportowców wyniki. W treningu kulturystycznym pod niektórymi względami część ćwiczeń na maszynach potrafi wręcz górować nad klasycznymi odpowiednikami. Mówię tu choćby o izolowanych ruchach przy linkach wyciągów. Zapewniają one takie samo napięcie mięśniowe niemal przez cały zakres ruchu, co jest nie bez znaczenia przy np. rozpiętkach, wznosach bokiem czy uginaniu ramion na biceps. Pozwala to na uzyskanie świetnego czucia mięśniowego i bardzo przyjemnej pompy. Również ściąganie drążka na wyciągu górnym jest bardzo dobrą alternatywą dla klasycznego podciągania, czego zapewne doświadczył każdy, kto nie był w stanie wykonać pełnej serii na drążku. Na maszynach bardzo często możemy pobawić się używając większych ciężarów. Gdy nie musimy angażować całego ciała w stabilizację sylwetki, możliwości siłowe mogą wzrosnąć. Uważam, że jest to ich niemały plus, bo chyba każdy z nas lubi czasem zapiąć ciężar na samym dole i poczuć się przez chwilę jak strongman. Niemniej w większości przypadków maszyny najlepiej sprawdzą się jako dodatek. I choć z wygodą i prostotą zazwyczaj idą też w parze bezpieczeństwo i efektywność, to przygotowałem listę takich maszyn i ćwiczeń na nich, które niekoniecznie wpisują się w tą zasadę. Prostowanie nóg na maszynie z obciążeniem talerzowym. Zwłaszcza na nowoczesnych siłowniach tego typu sprzęt staje się powoli coraz rzadszym widokiem. Często jednak dalej zajmuje miejsce lepszym maszynom oraz jest używany przez trenujących. Z perspektywy prowadzącego biznes, atutem tego sprzętu może być jedynie cena, znacznie niższa niż wariant z obciążeniem linkowym. Na tym jednak zalety tej maszyny według mnie się kończą. I nie pomaga temu również fakt, że często tego typu sprzęt można przestawić na trening dwójek. Sam trening na nich jest dość nieefektywny. Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że największe napięcie mięśniowe przy prostowaniu nóg uzyskujemy mniej więcej w połowie zakresu. Konstrukcja maszyny do wyprostów z talerzami nie idzie jednak w parze z mechaniką ciała. Obciążenie talerza w dolnej fazie ruchu tylko minimalnie angażuje mięśnie do pracy. Talerze są wówczas wypychane w przód, natomiast siła grawitacji przebiega pionowo w dół. Zatem maksymalne wartości obciążenia maszyna osiąga dopiero przy pełnym przeproście. Prostowanie tułowia siedząc. Nigdy nie byłem zwolennikiem ćwiczenia prostowników grzbietu ćwiczeniem dzień dobry lub na ławce rzymskiej. Co prawda to pierwsze czasem zdarza mi się wykonywać z gumami oporowymi, kiedy nie mam dostępu do siłowni i gryfu z ciężarami. Niemniej zarówno przy dzień dobry, jak i przy ławce rzymskiej można wykonać ćwiczenie tak, by nie zniszczyć sobie kręgosłupa. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku, gdy siedzimy ze stopami zablokowanymi o uchwyt lub opierając je na stojaku. Ilekroć przyglądałem się osobom ćwiczącym na takich maszynach, za każdym razem widziałem u nich mocne zaokrąglanie się pleców w dolnym odcinku kręgosłupa. Zwłaszcza w przypadku osób wysokich, plecy bolały od samego patrzenia. W tak mocnym zgięciu blokujesz pracę brzucha i pośladków, które powinny być aktywne, chroniąc cię przed urazami. Być może dałoby się ustawić kąty tak, by ćwiczenie to było bezpieczne. Podejrzewam jednak, że odbyłoby się to kosztem zakresu ruchu, a co za tym idzie, efektywnością. Na trening prostowników grzbietu i tylnej taśmy mamy cały arsenał ruchów dobrych, sprawdzonych, skutecznych i bezpiecznych. Zasiadanie przy maszynach wymuszających nienaturalne wygięcie pleców jest po prostu bezsensowne. Maszyna do brzuszków. Ten rodzaj maszyn dostępny jest chyba na każdej siłowni w Polsce. Zdaje się być sprzętem o podobnej mechanice jak poprzedni, tyle że o odwróconej trajektorii. Zdarzyło mi się już wspomnieć, że WF-owe brzuszki to jedno z najgorszych ćwiczeń, jakie możesz w ogóle wykonywać. Tak przy drabince, jak i na drogiej maszynie z klubu fitness. Wygięcie pleców stwarza spore przeciążenia dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w kwestii mechaniki kręgosłupa i leczenia jego schorzeń, dr Stuart McGill, uważa, że w momencie największego napięcia siła działająca na kręgosłup wynosi aż 340 kg. Jest to zła wiadomość zwłaszcza dla osób z istniejącymi już bólami tej części ciała. Bo wyobraźmy sobie, że na już przeciążone dyski kręgosłupa nakładamy dodatkowe napięcie mięśniowe, które jeszcze mocniej przeciąża część włóknistą krążka międzykręgowego. Jedyne, czym może to zaowocować, to powstaniem kolejnych stanów zapalnych i jeszcze większym bólem. Tradycyjne brzuszki grożą też kontuzją w odcinku szyjnym.
zwłaszcza jeśli mocno łapiesz się za szyję. W przypadku maszyny aspekt ten odpada, ponieważ uchwyty znajdują się w innym miejscu. Maszyna do skrętów tułowia. Dolny odcinek pleców spełnia dla sylwetki rolę stabilizatora. Innymi słowy, ma zapobiegać rotacji, a nie ją inicjować. Mięśnie skośne brzucha natomiast odpowiadają za rotację. By pogodzić te dwa światy, należy zatem wybierać takie ćwiczenia, które pozwolą na zachowanie prawidłowej krzywizny kręgosłupa. Na tego typu maszynach można uzyskać bardzo głęboki kąt skrętu tułowia. Praca w takich zakresach powoduje zbyt duże przeciążenie dla kręgów. A jeśli do równania dołożymy dodatkowe obciążenie, uzyskamy ćwiczenie potencjalnie bardzo ryzykowne. Maszyna do przywodzenia i odwodzenia nóg. Kiedyś już wspominałem, że nie jest to najlepsza opcja na wzmacnianie przywodzicieli lub odwodzicieli. Wywołuje spore lokalne przeciążenie na biodra i pasmo biodrowo-piszczelowe, nie pozwalając przy tym pracować mięśniom stabilizującym. O ile w pewnych przypadkach ćwiczenia wykonywane na tej maszynie wyglądają bardzo efektownie i przyciągają wzrok gapiów, to zdecydowanie nie idzie to w parze z ich efektywnością. Maszyna do rozpiętek z rękoma na wysokości barków i zgiętymi ramionami. Maszyna ta na pewno działa pod względem aktywowania mięśni piersiowych. Moje wątpliwości wzbudza jednak pozycja. By złapać obciążenie, należy usiąść w maszynie, wyciągnąć ramiona do tyłu na wysokości barków w pozycji rotacji zewnętrznej. Na maszynę naciskają przedramiona, zazwyczaj opierane na pionowych padach. Gdy maszynę tą zastosowano na grupie 20 lifterów z problemami w barkach, każdy z nich zgłosił zwiększoną bolesność po implementacji tego właśnie ćwiczenia. Pozycja ta przeciąża przód stawu barkowego. Może być ryzykowna, zwłaszcza jeśli pracujemy na dużych ciężarach, mamy zespół cieśni stawu barkowego lub inne problemy ze stożkiem rotatorów. Maszyna do wznosów bokiem. Wymuszona trajektoria często skutkuje tu mimowolnym ustawianiem sylwetki pod maszynę, także zwłaszcza goniąc za ciężarem, w łatwy sposób wznosy na maszynie mogą zamienić się w zakamuflowane przyciąganie do brody. Zwłaszcza jeśli pad zamocowany jest wysoko nad uchwytem i wymusza zgięcie ramion w łokciu. Nie mówię, że wykonanie wznosów poprawnie na tej maszynie jest zupełnie niemożliwe. Jednak moim zdaniem po prostu łatwiej będzie o zachowanie odpowiedniej techniki na maszynie zapewniającej więcej swobody ruchu, na przykład przy dolnym wyciągu lub bramie, wyciskanie zza karku lub przyciąganie drążka za kark. Najbardziej oczywiste zostawiłem na koniec. Jak już wspominałem, jedynie osoby z najlepszą mobilnością w barkach mogą bezpiecznie wykonywać te ćwiczenia. Maszyny nie są tu wyjątkiem. Nie chcę demonizować używania maszyn w ogóle, bo bardzo często dobrze spełniają swoją rolę. Pomijając opisane dzisiaj przypadki, kiedy maszyny mogą okazać się nawet szkodliwe, to trening na nich może być jak najbardziej wartościowy i angażujący, a ich największe plusy opisałem na samym początku materiału. Ich zastosowanie jest jednak całkowicie opcjonalne. Wcale nie potrzebujesz ich, by rosnąć. W prawdziwym życiu trening na nich nie zastąpi wolnych ciężarów i średnio nadaje się jako główny bodziec dla twoich mięśni. Ale jeśli płacisz już ciężkie pieniądze za karnet, to nie widzę powodu, by czasem z nich nie skorzystać. To był Stalowy.